Halo, dzień dobry. Ja witam Was bardzo, ale naprawdę bardzo serdecznie po dość długiej przerwie. Więc na samym wstępie powiem, czemu mnie tutaj tak długo nie było, więc jeżeli chcesz przejść do merytorycznej rozmowy, to przewin, bo będę trochę przynudzać dla niektórych, ale po prostu chcę powiedzieć, skąd ta moja długa nieobecność? Otóż w życiu moim działo się dużo bardzo różnych fajnych projektów i po prostu najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, brakowało mi czasu. Upominaliście się o podcast, a już wcześniej, ale ja choćbym się dwoiła i troiła, to nie byłam w stanie go zrobić. Ostatni podcast z Fit Alo, fajnie odebraliście, no i potem było 5 miesięcy przerwy. Życie. No, z jednej strony Was za to przepraszam, a z drugiej strony w sumie Was za to nie przepraszam, ponieważ robiłam w tym czasie dużo innych fajnych rzeczy. Na przykład zrobiliśmy kurs triatlon od podstaw. Dzisiaj jest, kiedy to nagrywam, to intro. Dzisiaj jest ostatni dzień sprzedaży tego kursu, ale niestety wtedy, kiedy będzie publikacja, sprzedaż już będzie zamknięta. No i cóż, klops, będziecie musieli poczekać ewentualnie, gdy będziecie zainteresowani do kolejnej edycji. Ale wiedzcie, że kurs online po prostu pochłania mega dużo czasu i dużo energii. Tak dużo, że nawet się nie spodziewaliśmy, ile to będzie pracy. I mówimy, hello, naprawdę? To jeszcze trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić. Więc było to po prostu niemożliwe, a wcześniej tworzyłam podcasty z Maćkiem. Maciek był moim operatorem, Maciek był moim dźwiękowcem i częściowo również montażystą. Więc wyobraźcie sobie, że nawet kiedy ja miałam czas, to on nie miał absolutnie czasu, więc to się po prostu nie mogło wydarzyć. Nie mogliśmy połączyć swoich kalendarzy. Więc tak, i teraz ostatecznie ten podcasty będą miały nową formę. Nagrywam w mieszkaniu, ponieważ Maciek chciał koniecznie odzyskać swoją jaskinię treningową i odzyskał ją. Tam jest więcej sprzętu niż było do tej pory i już nie ma miejsca na moje podcasty. Nasze biuro też się wyniosło, więc absolutnie tutaj mega duże zmiany. Czasami będą chodziły psy, trudno, taki mamy klimat. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No i druga to jest jedna zmiana. A druga zmiana jest taka, że zdecydowałam się ostatecznie nagrywać zdalnie. Będziemy łączyć się z gośćmi na wideokonferencji. Dlaczego? Po prostu chcę mieć fajnych gości. No i nie byłam w stanie, słuchajcie, nagrywać tego podcastu, bo jak już nawet ja miałam czas, no powiedzmy, zdarzyło się tak, że miałam 5 minut i mówię, dobra, mam scenariusz, przygotuję to wszystko, damy radę. No to wtedy gość nie mógł. No ja się muszę dostosowywać do gości, bo oni tutaj są najważniejsi. No i taki dzisiejszy mój gość, Igor Tracz, z którym rozmowa za chwilę, no nie dojedzie. Z Gdańska ma dużo zawodów, ma obowiązki, ma 15 psów, które musi ogarnąć i tak dalej, i treningi. Nie jest w stanie tego zrobić. Więc zdecydowałam się, ja długo walczyłam ze sobą, bo bardzo zależy mi na takim, wiecie, kontakcie jeden na jeden, face to face, mogę się z kimś spotkać, przegadać, wypić kawę wcześniej i dopiero siadamy do tej rozmowy. Pandemia trochę spowodowała, że nauczyliśmy się korzystać bardziej z wideokonferencji. Ja mówiłam, nie, absolutnie, pandemia, nie pandemia, ja tutaj plexi wstawię, ale jakoś to pójdzie. No i widzicie, ja. Czas, goście, spotkania, terminy, kalendarze, pandemia i w ogóle i wszystko, i 5 miesięcy przerwy. No i powiedziałam, nie, dosyć, koniec, nagrywamy. Więc tak oto jest, wracam do Was z podcastem i tym sposobem, dzięki tej formie, teraz naprawdę będę mogła Wam bardziej zapewnić regularność. No już tak z ręką na sercu, nie? Tak już mówię, dobra, jest i lecimy z tymi wywiadami, więc no, teraz możecie mnie rozliczać. Wcześniej było to dość trudne. Pytaliście się, czemu nie ma podcastu? No właśnie temu. I pewnych rzeczy nie mogłam przeskoczyć. A teraz możecie potem mnie pytać, cześć Ola, minęły 2 tygodnie od publikacji poprzedniego odcinka, a ty jeszcze nie wrzuciłaś nic nowego. No i wtedy ja zawijam dupę w troki.
i siadam do nagrywania i do montowania. Także tak, jeszcze plus jest taki, że mam osobę, która mi pomaga to robić, rozstawia ten sprzęt i ze mną już nie współpracuje Maciek. Także jego zwolniłam, znaczy z tych obowiązków, w sensie nie, że zwolniłam, no. Zwolniłam z tego obowiązku spędzania ze mną czasu przy podcastach. To się będzie mogło dziać niezależnie, więc to jest dobra informacja dla wszystkich. Ta regularność będzie. Więc tak, musicie mi zaufać. Będą fajni goście, ja mam tyle pomysłów, że po prostu aż mi bania paruje i w ogóle mam już wszystko porozpisywane, także to chyba tyle. Mówiłam, że będzie trochę przydługi wstęp. Jeszcze tu jesteście? Jak jesteście, to czadersko. Jeżeli jesteście w aplikacjach podcastowych, na przykład teraz mnie słuchacie, a oglądacie to bez dźwięku, to mam taką ogromną, ogromną prośbę. Jeżeli do tej pory nie subskrybujesz kanału na YouTubie, no to zrób to koniecznie. Moim celem bardzo ambitnym postawionym na ten rok jest 1000 subskrybentów na YouTubie, więc jeżeli mi w tym pomożesz, będę mega wdzięczna, a ja się po prostu jakoś fajnymi podcastami odwdzięczę, żebyście już mieli co słuchać w tym sezonie jesiennym. Już się raz pożegnałam, a potem znowu wróciłam do wątku. Dobrze, dzięki za wysłuchanie tego wstępu. Ja zapraszam Was do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Dziewczyna Triathlonisty o sporcie. Już się nie przywitam, cześć, witam w mojej jaskini podcastowej, ale cześć, witam Cię, powiedzmy, w drugim sezonie podcastu Dziewczyna Triathlonisty o sporcie. Tak, po prostu, słuchajcie, otwieramy drugi sezon podcastu. Zapraszam do rozmowy z Igorem Traczem. Igor, kopę lat, w końcu udało nam się spotkać. Umawialiśmy się ile? Rok? Ze trzy? Nie, no trzy to jeszcze nawet podcast nie działa. My się znamy pewnie ze 3 czy 4 lata, ale chyba rok się umawialiśmy, no bo... Pięć. Pięć się znamy? Tak, robiliśmy film Zamówni, pamiętasz? Okej, pamiętam. No dobra, no to w końcu ostatecznie udało nam się spotkać. Jestem mega szczęśliwa, że to się udało. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemów technicznych pod tytułem coś nam się zetnie, bo ty jesteś teraz w swoim busie. Jestem w moim psim busie, w moim kamperze, bo tu jest spokój, cisza, nie przeszkadzają mi psy, nie muszę sprzątać chaty przed naszym spotkaniem. Nikt nie będzie mi wchodził na głowę, wszystkie psy mieszkają oczywiście na dworzu, chociaż są, może nie wszystkie, dwa mieszkają na chacie, w tym właśnie słynny krzywy ryj, więc ja bym nie miał świętego spokoju, by coraz mi siedział na kolanach albo na głowie. No i bosko, dobrze. Dobrze, jest trochę nas kilometrów dzieli od siebie, nie mogliśmy się spotkać z tego tytułu, że ja w Warszawie, Igor w Gdańsku, w Pruszczu. Gdzie ty teraz jesteś? Nie. Gdzie? We Francji? Nie, z Francji wróciłem. Teraz jestem 30 kilometrów za Gdańskiem, jakieś 15 za Pruszczem, bo nigdy w Pruszczu nie mieszkałem. Takie tylko pogłoski gdzieś chodzą. Gdzieś? Nie, mieszkam na wsi, jest jakieś 30 km za Gdańskiem. Dobra, bo po prostu wiesz, mi jest trudno złapać, jak do ciebie się odzywam, to ty bywasz w różnych miejscach, a to Francja, a to Włochy, Holandia, Kanada, wiesz, no, bywasz wszędzie, ponieważ chciałabym tytułem wstępu w ogóle powiedzieć, kim jest Igor Tracz, bo tego nie zrobiliśmy, a to jest jakaś podstawa w ogóle. Proszę Państwa, Igor Tracz, mistrz świata w psich zaprzęgach, inaczej maszer, tak? No, piękne słowo, też może dla części słuchaczy nieznane. Czyli tak, Igor, jesteś maszerem. Zgadza się? Tak powinno się to określać w starym języku, w starym slangu takim jeszcze. To słowo się wywodzi od słowa masz, prawdopodobnie jest pochodzenia francuskiego. Pod koniec XIX-XX wieku na północy Ameryki, na Alasce, to słowo zaczęło wchodzić do użycia w momencie, kiedy w ten sposób mówiono na osoby powożące psim zaprzęgiem. Można by to takie, można by porównać to ze słowem jockey. Ale ja nie lubię tego słowa maszer. Raczej uważam, że jestem zawodnikiem sportu psich zaprzęgów, bo uważam, okay, uprawiamy sport, a nie maszerstwo. Nie do końca kojarzy mi się ze sportem, ale powiedzmy, możemy zostać w tym nazewnictwie. No dobra, czyli jesteś zawodnikiem psich zaprzęgów i w ogóle jak wygląda twój dzień? W ogóle, co to jest za sport? Co to jest za sport? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Patrz, mamy różne dyscypliny popularne, które znamy, prawda? I większość tych dyscyplin, oprócz dyscyplin związanych z końmi, mucha lata, sorry.
większości dyscyplin mamy udział tylko i wyłącznie człowieka. W sporcie końskim jest jeszcze koń. Tutaj mamy udział człowieka i udział sportowców, którymi są psy. I teraz mogą, te psy tworzą z nami duet lub duży team sportowców, którzy wspólnie trenują, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. I te rezultaty są dla nas, te wyniki są dla nas, dla człowieka. Natomiast pies wykonuje tą robotę bardzo dobrze, w 100% się angażując, ale wykonuje tą pracę z nami tylko i wyłącznie dlatego, że uwielbia biegać. I jest dla niego to coś naturalnego i cholernie instynktowego. Wiadomo, że medale i puchary są dla nas, jako dla zawodników. Przepraszam, ja zaraz szału dostanę, właśnie mucha próbuje mi usiąść na nosie. Trafiona. A prosiłam Igora, nie, żeby nie strzelał. Tak, prosiłam, żeby nie klaskał, nie strzelał i tak dalej, a on łapie muchy. No musicie zrozumieć, to jest taka osoba. No nie usiedzi. Jeszcze, nie? Mucha może jechać, taka malutka ona jest. Słuchajcie. Nie, on nie usiedzi w miejscu. No. Dobra, wracamy do tematu. Okej, wracamy do tematu. Ja jestem zawodnikiem i moje psy są zawodnikami. Ja jestem jednocześnie i zawodnikiem, i trenerem tych psów. I moje psy bardzo dobrze ze mną współpracują, wyczuwają moje emocje, wyczuwają moje nastroje. I jedyna rzecz, która różni mnie od nich, jest taka, że im się chce zawsze 100%, im się zawsze chce trenować na 100%, a mi nie zawsze. My zawsze mamy swoje jakieś tam lepsze lub gorsze dni, jest brzydka pogoda, mam tu więcej na głowie, za dużo stresu, nie wyspałem się, pada bardzo duży deszcz, jest bardzo zimno, jest bardzo wiecznie. I ja mówię, nie, dzisiaj nie zrobię treningu, a one chcą zawsze ten trening zrobić. Bez względu na wszystko, angażują się zawsze w 100%. I dlatego ja również jestem nie tylko zawodnikiem, ale również trenerem, dlatego ja muszę je, troszeczkę delikatnie mówiąc, poukładać tak, aby trenowały według wytycznych, według programu treningowego, żeby osiągnęły jak najlepsze rezultaty i żeby zrobiły to i ten progres swój osiągnęły bezpiecznie. I proszę o następne pytanie. Zgubił wątek. Widzę, tak. Widzę, że po prostu zgubił wątek. Widzę to po czole. No. Ty powiedziałeś, że jesteś trenerem, ty jesteś zawodnikiem i to są twoi zawodnicy. No dobra, to czyli to jest sport drużynowy, a nie indywidualny. Oczywiście, że drużynowy. Taki sport zaprzęgowy składa się z kilku dyscyplin. Zaczynając od dyscyplin indywidualnych sportu zaprzęgowego, to są takie dyscypliny, gdzie wykorzystujemy jednego psa zaprzęgowego do wspólnej pracy. I tu możemy zacząć mówić o kanikrosie, czyli o bieganiu z psem. Taki pies pomaga biegacza, jest podpięty do biegacza na specjalnym pasie, na specjalnej linie z uprzężą. Ja nie jestem dobrym biegaczem, ale mam kolegów, którzy doskonale biegają. W większości to są byli lekkoatleci, którzy zakończyli swoją karierę i biegają teraz z psami. I taki pies zaprzęgowy, dobrze przygotowany na takich dystansach zawodów, te dystanse nigdy nie są długie, to w granicach 5-6 km ma taki jeden wyścig w warunkach bezśnieżnych. W dystansie w kanikrosie powodują, że ci zawodnicy na tak krótkim odcinku biegają potwornie szybko. To znaczy najlepsi zawodnicy na świecie przebiegają każdy kilometr ze średnio 2,20, tak? Czy przy piątce w lesie. Mocno. To robi olbrzymią robotę. Dwóch moich kolegów, którzy są jedni z najlepszymi biegaczami psimi, tak nazwijmy, kanikroserami na świecie. Jeden z nich 2 lata temu pobił rekord Guinnessa. Na odcinku leśnym pobiegł 2,05 ze swoim psem. To jest absolutny rekord świata, jeśli chodzi o poruszanie się człowieka. Na odcinku 1 kilometra oczywiście był wspomagany przez psa. To był Anton Lemont z Francji. Zresztą były triatlonista, 4. na świecie Ironman chyba sprzed 15 lat. Teraz już po zakończeniu w latach, jakieś 20 paru lat, zakończył karierę triatlonową i przyszedł w sport zaprzęgowy. Jest bardzo dobry w tym sporcie zaprzęgowym. Natomiast rok później pobił go Ben z Anglii, który poleciał kilometr w 2,04 w pierwszej próbie i chyba 2,07 w drugiej próbie. Także ci kolesie biegają niesamowicie szybko. Ja się w ogóle do nich nawet nie porównuję. Nie potrafię tak szybko biegać bez psa. Ledwo schodzę poniżej 3 minut na kilometr na krótkich odcinkach, a oni biegają po 2,20 przy każdym kilometrze na dystansie 5 kilometrów. Także to są potwornie duże prędkości. I można powiedzieć, że to jest najprostsza dyscyplina zaprzęgowa, bo wystarczy mieć Adidas i jednego psa sportowego. Tak, tylko tego psa trzeba przygotować, trzeba go wytrenować. To musi być odpowiedni pies, który krok po kroku będzie przygotowywany do osiągania takich rezultatów i do współpracy z nami, a do tego my musimy być doskonałymi biegaczami, żeby utrzymać takie tempo.
Tylko ja nie jestem tak dobrym biegaczem, dlatego powiem bikejoring. Bikejoring jest to dyscyplina na pograniczu kolarstwa, gdzie pies, jeden pies zaprzęgowy wspomaga kolarza górskiego. Na rower wsiadłem w 92 roku, wtedy pamiętam, zacząłem pierwsze kroki stawiać na rowerze górskim. Ja roczek miałam wtedy. Stary. I od tamtej pory zawsze moje życie było związane z rowerem. Miałem bardzo dużo różnych rowerów, trenowałem, startowałem w różnego rodzaju zawodach i na krótkich, na długich dystansach. Jak się pojawiły w moim życiu psy, zacząłem uprawiać bikejoring, było dla mnie to zupełnie naturalne. I dyscyplina bikejoring polega na tym, że jeden pies wspomaga kolarza też na dystansie około 5 km w terenie leśnym. Dlaczego leśnym? Dlatego, że po pierwsze, podłoże musi być przyjazne dla psich łap. Nie może być to asfalt, ponieważ pies sobie zdarł opuszki i pazury. A po drugie, on ma pewnego, pomimo tego, że to są bardzo szybkie psy, mają pewnego rodzaju ograniczenia tempowe, wysiłkowe i szybkościowe. Dlatego w najlepiej sprzyjających warunkach na dystansie 5 km ja jestem w stanie osiągnąć średnią prędkość 40 km na godzinę. Średnią, co jest i tak bardzo dużo i co jest bardzo, bardzo szybko, w szczególności jeśli mówimy o podłożu leśnym, jeśli mówimy o rowerze górskim, MTB, nie mówimy o szosie, nie mówimy o rowerze szosowym. Na łatwych odcinkach, na zjazdach, szczególnie gdyby to była ewentualnie szosa, ja miałbym przewagę nad moim psem cały czas, więc nie miałoby to sensu. Dyscyplina bikejoring ma sens wtedy, kiedy ten pies nas wspomaga i tak faktycznie jest. Czym trudniejsza trasa, tym większa pomoc ze strony czworonoga. Czasami ludzie się mnie pytają, Igor, ty się męczysz, jak jeździsz z tym psem na rowerze? Ja mówię tak, męczę się tak samo, jakbym jechał bez tego psa, nawet mocniej, dlatego że po pierwsze, pies mnie angażuje niesamowicie psychicznie i zmusza do wysiłku większego. Po drugie, muszę kontrolować swoje ciało, swój umysł i jeszcze myśleć o tym, jaki ewentualny ruch i czynność wykona mój pies. Jak wejdzie w dany zakręt, jak się złoży, czy zareaguje na komendę, jak pokona tą przeszkodę, jak tutaj przeskoczy, jak tutaj przez to błoto przeleci, którą ścieżkę, którą linię wybierzemy i tak dalej. I jednocześnie czytasz psa, a jednocześnie dajesz z siebie wszystko. Więc średnie tętno, powiedzmy, z wyścigu mam około 180, czy jadę z psem, czy bez psa. Tylko, że z psem wykonuję to o jakieś 30% szybciej. To jest dodatkowe tam ze 300 watów mocy, które powoduje, że dane zakręty na objeździe trasy bez psa wydawały się bardzo łatwe i banalne. Nagle zapinamy psa i mówimy, o cholera, tu trzeba się zmieścić aż z taką dużą prędkością w ten zakręt. I wtedy to stanowi to trudność. Ale żeby do tego wszystkiego dojść, to my trenujemy krok po kroczku. Małymi krokami zmierzamy do tego, żeby ten pies, po pierwsze, może zacznę od tego, że po pierwsze ten pies musi się czuć bardzo bezpiecznie w naszym towarzystwie. To musi być ten nasz totalny towarzysz i członek naszej rodziny. Jeśli będzie się czuł bezpiecznie, jeśli będzie miał zapewnione wszelkiego rodzaju podstawy, jak wyżywienie, bezpieczeństwo, kontakt z człowiekiem, dobra socjalizacja, kontakt z innymi psami i to wszystko będzie wypełnione w 100%, to wtedy dopiero możemy zacząć myśleć o tym, żeby tego psa zacząć wprowadzać w trening i w przyzwyczajanie i w socjalizację taką sportową. A to zaczyna się już w czwartym, piątym miesiącu życia. I tak naprawdę o wynikach i o rezultatach naszych wyścigów razem z naszym czworonogiem możemy myśleć dopiero wtedy, jeśli wszystko poniżej jest w 100% spełnione i zapewnione. Ale 4-5 miesięcy, bo zaczynasz biegać z psem, czy po prostu pies biega luzem? Co 4-5 miesięcy szczeniak jedzie i obserwuje to, co ja robię, na treningu, okay. Co robię dorosły. Uczy się za pomocą obserwacji. Ale no to jest bardzo ważne. Jak puszczenie dzieci do szkoła, tak? Czy dożyło w pierwszy kontakt z większym otoczeniem. I to jest bardzo ważne. Jak to się dzieje, bo mówisz, że dobra socjalizacja i bezpieczeństwo i w ogóle. I ty masz taki super, mega turbo kontakt ze swoimi iloma? 15 psami? A, 15 psów mam to chwilę. Przecież to jest ogrom pracy, ogrom czasu. Ja mam dwa psy i czasu, żeby każdemu dać socjalizację, poczucie bezpieczeństwa, spacerek, odpowiednie wyżywienie i tak dalej. To z dwoma jest mi ciężko, no. Umówmy się. Jak ogarnąć 15? Przy 15 jest dużo roboty fizycznej, jak właśnie, czyli sprzątanie, karmienie, pojenie, dawanie leków tym starszym, bo te psy są w różnym wieku, najstarsze mają lat 15, najmłodsze mają rok, więc pracy jest bardzo dużo. Natomiast odpada pewna część pracy, którą miałem przy psach, jak mieszkałem sam w mieszkaniu, na przykład z jednym czy z dwoma psami. Oda socjalizacja, w takim dużym stopniu taka socjalizacja między psia i zapewnianie im czasu i rozrywki. Dlatego, że one mają siebie nawzajem. I w momencie, kiedy na przykład pies siedzi w bloku 8 godzin i czeka na swojego pana po 8 godzinach, który wróci, i ten pan mu później rekompensuje tę swoją nieobecność tym, że na przykład zajmuje się nim non-stop 3 godziny,
to ja tego robić nie muszę, dlatego że przez te 8 godzin, jak mnie nie ma, bo jestem w mieście, za co jakieś sprawy firmowe, to w tym czasie one się bawią między sobą, łapią motyle, ganiają za ptakami lub już mają zrobione na swoim wybiegu z 20 km. Jak wracam, to dopiero robię z nimi ewentualnie, jeśli mam w danym dniu trening, to robię dopiero z nimi trening i robię kolejne kilometry z nimi, już na treningu. Więc jakby nie muszę im rekompensować tego, że mnie nie ma. Dlatego, że i tak czy inaczej mają ze mną kontakt non-stop, bo one mieszkają dosłownie, ich płot jest 3 metry od moich okien, no więc ja je widzę cały czas, ja do nich wchodzę kilka razy dziennie, ja cały czas mam z nimi kontakt głosowy i że tak powiem werbalny zupełnie, w momencie kiedy ich dotykam, głaszczę, kiedy im sprzątam, kiedy wymieniam słomę w budach, kiedy im nalewam wody świeżej, kiedy sprzątam ich kupy na wybiegu, więc kiedy ich karmię, a oprócz tego prawie codziennie jest trening stricte sportowy, więc nie muszę wbrew pozorom poświęcać aż tyle czasu, jak mając jednego psa w bloku. A, bo to jest po prostu, my to sobie traktujemy jak tacy właściciele z bloku naszych pupili, że wiesz, trzeba przyjść na kanapie, wymiziec za uchem, dać buziaka i tak dalej. Ty masz psy sportowe i one się różnią zdecydowanie, nie, twoje ja podejście. Nie, wymieniam. Nie wpuszczę ich do domu 15, bo mi chatry chyba rozniosły. W domu mieszkają non-stop dwa psy, najstarszy i najbardziej świernięty krzywy ryj, czyli jeden 15-letni Ozzy staruszek i ta nasza, że tak powiem, oferma krzywy ryj, to dwa mieszkają w domu, a cała reszta mieszka na dworzu, ale wchodząc do nich to i tak je przytulisz, tak je pocałujesz, tak się do nich i tak je poklepiesz po plecach, także nie ma takiego miziania, wiesz, że leży mi 5 psów na kanapie ze mną, tak? Ja chyba tego nie Kumam. Dobra, przejdziemy sobie do teraz tak płynnie lub niepłynnie do mistrzostwa w tym sporcie. Jak cholera jasna, mając te psy i robiąc ten sport czysto amatorsko, stać się mistrzem świata? Kim jest mistrz świata? Jaka jest ta droga do mistrzostwa? Trzeba być upartym. Trzeba być upartym i konsekwentnym w tym, co się robi. I to jest najważniejsze. Dlatego, że trzeba sobie założyć cel, który nie jest super blisko, a trzeba sobie założyć to, co chce się osiągnąć, no i po kroku do tego zmierzać. I tak naprawdę do wielu drobnych szczegółów to się składa, tak? Ale na pewno duże ryzyko. To znaczy trzeba dużo poświęcić, trzeba zaryzykować, trzeba zagrać wabank, żeby wygrać. Nie mówię, czy wielokrotnie, ale żeby chociaż raz wygrać, trzeba dużo poświęcić. I to kosztuje. To kosztuje życie osobiste, to kosztuje życie zawodowe, wiele różnych wyrzeczeń. Ale jak masz ten cel, który cały czas gdzieś na końcu głowy widzisz, jasno określony, to tak ustawiasz swoje życie i tak ustawiasz swój plan, żeby do tego dążyć jak najlepiej. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale generalnie cały czas gdzieś tam jesteśmy w czołówce od wielu, wielu lat i no i tyle. No dobra, ja teraz, ty jesteś trenerem kadry młodzieżowej, więc trenujesz tych młodych nie, ludzi. Nie, za dużo powiedziano, nie, stop. Trenerem kadry młodzieżowej to już nie jestem, okay. Jakiś dobry paru lat. No, ale dlatego, trenujesz młodzież, trenuję cały młodzież. Czas. Cały czas, ale coraz mniej. Powiem tak, okay. Z każdym rokiem tej młodzieży jest coraz mniej. Niestety. Jakby ja już powoli poddaję długo. COVID to w ogóle już dowalił totalnie, jeśli chodzi o ostatnie dwa lata, to totalnie ta młodzież zniknęła z moich treningów. Tam prawie to są jakieś tam pojedyncze osoby dosłownie. A co, nie chce im się? Nie chce im się. Wiesz co, dzieciaki, pracuję z dzieciakami tak naprawdę od 99 roku. Najpierw pracowałem jeszcze jako trener wspinaczki w takim klubie w Sopocie. Natomiast przez te wszystkie lata, jak pracuję z młodzieżą, to widzę olbrzymią różnicę pomiędzy młodzieżą, która była lat temu 10 i 20 i obecnie. Teraz niestety jest rozleniwiona, jest delikatna. No pada deszcz, to nie idę, no proste. Co drugi ma depresję, co drugi ma nadwagę. Tablet, komórka, gry komputerowe, chęć wysiłku i zaangażowania się generalnie jest na poziomie bardzo, bardzo niskim. Jak ktoś powiedział chłopakowi lat temu, powiedzmy 20 lat, ty łajzo, ty nie dasz rady, nie westniesz się tutaj, nie podciągniesz, nie dasz rady. To co prosto, to my robiliśmy, wchodziliśmy tam, no choćbyśmy mieli spać z tego drzewa, nie? Ja nie dam rady? No, tak było. Normalnie młody próbuje, nie? A teraz jest tak, nie dasz rady, no co ty też, no nie wygłupia się. No nie dam rady. No nie dam rady. Ja powiedziałem.
Ale zobacz, ona dała, twoja koleżanka dała radę. No, fajnie, jest, ale ja się boję. Tak jest. Ja oczywiście generalizuję, uogólniam, bo są dzieciaki super fajne i które mają dużo energii, ale większość nie. Dobra, dobra, temat nam poszedł trochę, temat nam trochę poszedł w inną stronę, tak, chociaż się. Jest to bardzo cenna uwaga i taka dość smutna konkluzja, ale wiesz co, ja chciałam zapytać trochę w drugą stronę, bo teraz tak zakładałam, że te dzieciaki są mega zajarane, bo mają super zajebistego nauczyciela, mistrza świata Igora Tracza, który no, zjadł zęby na tym sporcie i jakby wszystko ogarnia, więc oni mają takiego mentora. Chciałam zapytać, no ale to już jakby wyprowadziłeś mnie trochę z błędu. Dobra, cofam, bo ja bym tak po prostu podchodziła do tego, tak sobie to wyobrażałam przynajmniej. Czym starsza osoba, tym bardziej to docenia. Okej. A ja chciałam zapytać, jak ty zaczynałeś, to ty miałeś mentora? Kto cię popchnął do tego? No bo teraz dzieciaki mogą patrzeć na ciebie, mają ciebie blisko, ale ty co, dostałeś psa? Znaczy miałeś, twój pierwszy pies to był husky, tak? Miałeś tak. Psa, miałeś rower i co? I zmeczowało się i mówi, super, zajebiście. Za kilka lat będę mistrzem świata w psich zaprzęgach. Hello? Tak było? Nie, podobał mi się ten sport, uprawiałem go na początku z jednym psem, później miałem coraz tych psów coraz więcej, uprawiałem różne dyscypliny sportu zaprzęgowego, przez bike journey po zaprzęgi, nawet z 8 psami. No i kto cię motywował? Kto ci dawał, wiesz, te tipy, te wskazówki, to jak to ja, w ogóle robić? Nie miałem takiego mentora do 2007 roku. Do 2007 roku cały czas patrzyłem innym, znaczy do tej pory to robię, patrzę innym zawodnikom na ręce, którzy są dobrzy, obserwuję, bo to jakby w tym sporcie bardzo ważna jest obserwacja i wyciąganie tych wniosków, które są od różnych wniosków, a wyciąganie z tego sportu to, co jest odpowiednie dla siebie. To, bo nie wszystko możesz skopiować od innego zawodnika, bo wiele różnych czynników może powodować to, że jednak będzie się różnić między sobą, więc musisz, nie możesz wszystkiego kopiować bezmyślnie. Nie, to jest jasna sprawa, nie? To w triathlonie też takie jest obserwowanie tych najlepszych, to jest bez sensu. Nie miałem żadnego takiego mentora, który by mnie poprowadził za rękę, musiałem wszystkiego sam się uczyć. Bardzo duże znaczenie miało dla mnie obóz treningowy w 2007 roku przez Polski Związek Zaprzęgowy zorganizowany, gdzie został wynajęty na jakieś 2 tygodnie na obóz letni. Christian Sandoz to był francuski trener sportu zaprzęgowego, który jakby po raz pierwszy w życiu wtedy poukładał pewnego rodzaju moje plany treningowe i plany treningowe dla mnie i dla moich psów. Czyli powiedział, słuchaj Igor, to robisz dobrze, a to robisz źle. To spróbuj zrobić tak, a to tak. I to mi otworzyło oczy na pewne rzeczy i naprawdę parę miesięcy później ja już zacząłem zdobywać pierwsze wysokie lokaty na zawodach międzynarodowych. I to był taki, przełom w moim życiu, a później tak naprawdę zacząłem uczyć się na własnych błędach. No, cały czas to robię, cały czas to tak naprawdę robię, ale przynosiło to później już naprawdę dobry efekt. A te błędy nie są bolesne w skutkach? Co to są za błędy? No bo zakładając, że triathlonista popełnia jakiś błąd, przytrafia mu się kontuzja albo po prostu się nie poprawiają wyniki, to te błędy u ciebie, jak to wyglądają? Pracujesz jednak z żywym stworzeniem. Błąd nie polega na tym, że krzywda się dzieje moim psom, bo moim psom się raczej generalnie krzywda nie dzieje. Jeśli ktoś jest mądrym właścicielem i trenerem tego sportu, to nigdy nie zrobi krzywdy swoim psom. To raczej błędy polegają na tym, że nie ma progresu, tak? Że po prostu nie ma miejsc. Że powiedzmy zbijam sekundę przez pół roku i nie mogę tej sekundy urwać, a później wystarczy jeden, a czasami przypadkiem sprawdzenie pewnego innego schematu treningowego, czy zmiana jakichś drobiazgów się okazuje, puf, nie sekunda, a 5 urwałem, nagle. A przez pół roku nie mogłem w ogóle się zbliżyć do tego czasu na przykład, tak? Więc, bo ja mam oczywiście od wielu lat swoje pomiary, mam swoje odcinki testowe na poszczególnych kilometrach, na różnych odcinkach trasy z konkretnym psem, z konkretnymi psami, na którym kilometrze, jaki pies powinien biegać, w jakiej porze roku, to ja to wszystko wiem. Oczywiście do tego jeszcze dokładnie. Każdy ma taki swój dzienniczek rozpisany. No tak, Gemma, tak, dzisiaj to. Pamiętasz to wszystko? Masz to wszystko w głowie? Czy dzisiaj to? Nie, wszystko mam w głowie. Masz różne aplikacje treningowe do psów na pewno. No, tak, oczywiście, które mi pomagają. Popularne w różnych innych dyscyplinach sportu, aplikacje, które przypominają mi moje rekordy, moje czasy, moje przejazdy konkretnych odcinków i ilości tych powtórzeń. Bo wszystko bym nie zapamiętał oczywiście, ale generalnie jeśli chodzi o cały plan treningowy, tak naprawdę po tylu latach ja ten plan treningowy czuję. Nawet go do końca nie piszę. Dla siebie piszę, albo nawet posiłkuję się trenerami z innych dyscyplin sportu, którzy mi pomagają rozpisywać taki plan treningowy dla mnie, jako dla zawodnika.
Natomiast dla moich psów w zasadzie już nie piszę teraz planu treningowego. Mam jasno określone cele, do których dążę, wiem, czuję i wiem i widzę, kiedy mam robić roztrenowanie, kiedy mam robić rozluźnienie, kiedy przekręcam śrubę, kiedy robimy trening siłowy, kiedy interwały, kiedy wchodzimy w szybkość i tak dalej. Ale to mówisz z innymi trenerami, czyli na przykład jak robisz bike jogging, to konsultujesz się z trenerami kolarstwa tutaj z górskiego? Dokładnie. Tak, czyli oczywiście. tak, żeby dla siebie zrobić z siebie najlepszego zawodnika, plus dodatkowo ty Tak, trener ja EKPS. jestem tak najsłabszy. I tak jestem najsłabszym ogniwem w tym całym teamie. Przykro mi, bardzo mi przykro. No niestety, ale to jest już nie do ogarnięcia. One są tak wydolne i tak wytrenowane, że jak ja tam w szczycie formy mam VO2 max 75, to one mają jakieś 240, więc wiesz, trzykrotnie większa wydolność ich organizmu niż nasza. Więc to jest w ogóle jakiś odlog totalny, nie? Ale jeśli chodzi o trenowanie, to tak, posiłkuję się trenerami od kolarstwa górskiego, którzy przygotowują mi plan treningowy, żeby z siebie wyszlifować jak najlepiej na te krótkie wyścigi, no bo ja się ścigam 10 minut. Mój wyścig trwa średnio 10 minut tylko i wyłącznie. A w okresie zimowym posiłkuję się trenerami od lekkiej, żeby trochę mnie biegowo przygotowali do krótkich biegów interwałowych i sprinterskich, dlatego że kiedy startuję zimą na saniach z czwórką lub szóstką zaprzęgową, no to bardzo dużo pracuję całego ciała, cała górna część ciała pracuje na balansie, bardzo dużo koru. A bieganie wchodzi w momencie, kiedy są ostre podjazdy, to jest bardzo krótkie, interwałowe, szybkie bieganie pod górę. Więc też wplatam taki trening biegowy w okresie późnej jesieni i zimy, kiedy właśnie mam starty na saniach. Ja sobie wyobrażam las koło ciebie, wokół twojego domu, jest taki pewnie wyjeżdżona taka ścieżka, stała droga. Tak. Mam tam kilkanaście różnych swoich ścieżek, mam trasy do zaprzęgu dużego, mam trasy do bike joggingu, takie single tracki porobione, więc tam mamy w zasadzie kilometr od mojego, półtora kilometra od mojego domu, mamy bardzo dużo różnych tras pod ten sport. A co na to sąsiedzi? Ja mam czterech sąsiadów, spokojnie. I zresztą mi śmieję, że moje 15 psów jest czy niż jeden na łańcuchu sąsiada, także wiesz. No ale nie narzekają, że masz, że Igor Tracz przyjechał i zrobił sobie las prywatny, a nie jest jego, a porobił single tracki tam. Nie, spokojnie, to jest ten las jest na Luzie? Na mojej wsi, to jest duży las, nikomu to absolutnie nie przekaza. W lesie, no to super. Jak ja spotkam grzybiarza albo myśliwego raz w miesiącu, to jest wszystko, totalnie pusto. Że dzięki temu dobrze się tutaj trenuję. A nie kręcą afery, że psy szczekają? Nie, moje psy praktycznie są cicho. Słuchaj, teraz jesteśmy. Psy szczekają? Jesteśmy w busie teraz. No. Dwa dosłownie od ich wybiegu. Mam to 15 psów na wybiegu. Jest totalna cisza. Ja nic nie słyszę. Tak. Nie. Jest total luz. Ja boję się tylko, żeby mój pies za chwilę nie. W ciągu dnia szczekają dwa razy. Jakie jest karmienie? Dwa razy jest karmienie, więc dwa razy szczekają. I ewentualnie trzeci raz, kiedy ja zabieram na trening. To też jest jazda, a jedziemy na trening i wszystkie lecą do przyczepy, do busa i tak dalej, chcą jechać na trening. Tylko w takich momentach ekscytacji i emocji jest chwilę szczekania, a tak to jest cisza. Ale i z iloma psami naraz robisz trening? Bo mówisz, Fredzie, ty się bardzo podjarałeś, ale przykro mi. Pancio tłumaczy im, że ty dzisiaj w kalendarzu ma inny pies trening. Nie. Mam 15 psów. Z tej 15, 8-9 jest w formie biegowej, która może startować na zawodach, bo reszta to są staruszki. I te 8-9 idzie na trening, powiedzmy, średnio 3-4 razy w tygodniu. Czyli wszystkie jadą, wszystkie biegowe, wszystkie jadą na trening. A te, które nie są już w formie startowej, jadą średnio raz w tygodniu na trening, bo i tak chcą pojechać na ten trening. Dlatego, że chcą towarzyszyć, chcą pobiegać sobie luzem albo gdzieś tam sobie podreptać w okolicy, więc one jakby chcą się czuć również, że są dalej w tej społeczności, pomimo tego, że już ich ciała nie pozwalają na szybkie, intensywne bieganie, to i tak je zabieramy, żeby po prostu się dobrze mentalnie, psychicznie czuły. No tak, bo to tak jakby powiedzieć starszemu człowiekowi, który całe życie trenował, że ty już nie startujesz w zawodach, to się nadajesz zupełnie do niczego i leż tutaj i dogorywaj, nie? No tak. Najstarszy mój ma tam teraz taki, który startuje na zawodach, ma 10, 11 rok mu teraz leci, będzie startował jeszcze na zawodach. Już może nie ze mną, bo już nie ma takiej formy na top czasy, ale z, na przykład z juniorami albo z zawodnikami, którzy u mnie się uczą. To jak najbardziej będzie startował jeszcze w wieku 11 lat na zawodach. A wy teraz jesteście w swoim sezonie. Sezon triatlonowy się kończy i tak dalej, tak? Jest roztrenowanie, my teraz wchodzimy w nowy sezon, a ty jesteś teraz są chyba zawody, co? Jest nagranie, robimy pod koniec października. Więc Igor też był trudno dostępny, żeby nie było, że to takie proste się z nim spotkać nawet online. We wrześniu miałem pierwsze zawody na Węgrzech, już za nami są starty we Francji. Teraz jadę na początku listopada do dwa razy do Czech i będą przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski pod koniec listopada, więc jakby ten sezon się już ruszył teraz z końcem września. No i jak ty się czujesz w ogóle i twoje piesy?
Bardzo dobrze się czujemy, jesteśmy gotowi na fajne ściganie, natomiast w tym roku pierwszy raz od początku mojej kariery sportowej, pierwszy raz w tym roku nie ma Mistrzostw Europy ani Świata, bo zawsze są jesienią Mistrzostwa Świata lub Europy, a ze względu na COVID zostały przeniesione na 1 maja i na 26 lutego, czyli 26 lutego mamy Mistrzostwa Świata w Szwecji na warunkach śnieżnych na saniach, a 1 maja mamy we Francji w bikejoringu, czyli kolarz i pies. No właśnie. Normalnie to była jesień, z reguły dla nas najważniejsze starty, a teraz to będzie wiosna. Więc to się trochę przygotowania poprzesuwały i trochę te plany treningowe, nie? To inaczej teraz rozwiązać. No ale generalnie jesteśmy gotowi na tą jesień, tak, że po prostu pojedziemy Mistrzostwa Czech, pojedziemy Mistrzostwa Polski, zobaczymy jak to nam pójdzie, ale w głowie mamy, że najważniejsze imprezy są na wiosnę. Czyli koniec lutego i pierwszy maj. No trzeba będzie troszeczkę zejść z dystansu, zrobić lekkie rozstawanie w grudniu, w styczniu od nowa zacząć budować formę, żeby była na luty, ale na luty mamy 3 wyścigi po 10 km, a pierwszego właśnie w Szwecji, a 1 maja mamy 2 wyścigi na 5 km, więc dwa różne dystanse. No a właśnie. Pies, nie możesz co powiedzieć, słuchaj stary, biegnie wolniej, bo dzisiaj jest dłużej, a on biegnie szybciej. On się przygotowuje, on zapamiętuje czas pracy i się przygotowuje do konkretnego czasu pracy z nami, więc po Szwecji trzeba będzie znowu skracać dystanse krótkimi interwałami i zmianą systemu treningowego, żeby zejść na dystans odpowiedni w granicach 5 km. Dobra, my teraz właśnie odczyniamy tutaj głaskanie naszego pieska, ponieważ piesek domaga się głaskania. Taki wieś kanapowy. Wszystko będzie tutaj pochrzanione. A jak wyglądały starty w COVID-zie? W ogóle były jakiekolwiek starty? Jak wyglądało ten czas? Podczas COVID. Mail, podczas teraz u mnie pies, u ciebie mail. No dobra. Mam mail w życiu. W zeszłym roku wystartowałem dosłownie dwa razy. Dosłownie dwa razy. Dlatego, że nasz niezbyt rozgarnięty rząd zlikwidował naszą dyscyplinę sportu. W momencie, kiedy się zaczął COVID, oni stwierdzili, że takiej dyscypliny sportu jak sport psich zaprzęgów już pod egidą ministerstwa nie będzie i nas wykreślili. I dokładnie w tym samym czasie rozpoczęła się pandemia covidowa, a z racji tego zawodnicy dyscyplin nieoficjalnych, a my byśmy już teraz w oczach naszego państwa byśmy hobbystami, nie mogli normalnie trenować, nie mogą chodzić na siłownię, nie mogą chodzić na basen, nie mogliśmy organizować zawodów. Więc udało się dwukrotnie zorganizować zawody w okresie COVID-u. Tam walczyliście coś tam z tym rządem? Udało się coś tam wywalczyć? Nie, jak to... nic się nie udało. Mają nas gdzieś, jesteśmy zbyt mali, jest nas zbyt mało hałasu jest o nas, jesteśmy zbyt mało wpływowi, więc nikt się nami przejmować nie będzie, bo nas jest tylko garstka. A właśnie więc... ile osób trenuje? Wydanych licencji... Wydanych licencji jest 700. Od początku istnienia naszego sportu, czyli od 2005 roku. Systematycznie trenuję, myślę, że w granicach 200 osób. Z tych 200 osób może 10-20 jest w stanie startować na zawodach, na imprezach rangi międzynarodowej. Czyli 10-20 osób jest w stanie wyjechać na Mistrzostwa Europy czy Świata, jeżeli nie będzie wstydu. Więc jakby jest nas po prostu mało. No rozumiem. Wiesz co teraz musisz zrobić, żeby mieć... o czym rozmawiać. Musisz znowu pojechać i zdobyć Mistrzostwo Świata w lutym. Wiele razy już to zrobiłem. Kurczę, i to nie działa. Działa! 7 razy już wygrałem Mistrzostwo Świata i dalej jest mały naszym sportem. No jak? No dobra, był małym sportem. Wygrałeś, ale przynajmniej byliście oficjalni. Hello. No masz rację. O to chodzi, że tak naprawdę okej, bo pewnie dużo osób zna ten stand-up Abelarda Gizy o Igorze Traczu. Mistrz świata, który zapierdziela z tymi psami po prostu i tak dalej. No i jednak byliście oficjalni i było stypendia, bo jakie by one nie były, to te stypendia były. Co prawda ty tam z tego rządu tam tego stypendium chyba nie zobaczyłeś i je było, wiesz, stypendium było przyznane, tylko nie wypłacone, ale powinieneś się cieszyć, nie? Halo, przyznane, co z tego, że go nie ma na koncie? Już nie przesadzaj, Igor. Dobra, okej, ale... Kasa z naszego rządu dla naszego sportu była minimalna, naprawdę, to były grosze, ale najważniejsze w tym wszystkim było to, że mieliśmy pewnego rodzaju prestiż i rangę, że dalej mogliśmy mówić, że mamy kadrę Polski, mamy reprezentację kraju, mieliśmy pewnego rodzaju przywileje jako kadra narodowa. Dzieciaki będące w szkołach mogły uzyskiwać klasy sportowe, co dawało im pewnego rodzaju punktacji, dzieciaki miały klasy mistrzowskie, międzynarodowe, mistrzowskie krajowe. To wszystko funkcjonowało w pewnym rodzaju według tych samych przepisów, jak każdej innej
popularnej dyscyplinie sportu. A w tym momencie nas od tego odcięli i to jest jakby najgorsze. W sumie te pieniądze, bo myśmy dostawali 200 tysięcy na rok od Ministerstwa Sportu w najlepszych latach na cały związek, na wszystko, więc to są groże, bo to nie starczało na zbyt wiele. Ale no, mam. Najważniejszy był ten pewnego rodzaju biurokratyczne nazewnictwo i trzeba je nas pod skrzydła ministerstwa dawało pewnego rodzaju przywileje, których teraz nie ma. No a to w ogóle z czego żyje taki zawodnik, który ma do utrzymania psy w liczbie 15, który musi wyjeżdżać, który musi finansować sobie swój bus, bo musisz przecież przewozić czymś te psy, musisz o nie dbać, musisz zadbać o siebie, musisz zadbać o swój sprzęt. Jezu, mam dalej wymieniać? Jakby chyba każdy zdaje sobie sprawę, tak? Jakby każdy sobie zdaje sprawę z tego, ile to jest rzeczy, ile to jest wyrzeczeń, ile to jest jakby pracy i roboty, jeszcze w ogóle wiesz, dać leki, cokolwiek. Wiemy, ile opieka weterynaryjna kosztuje, bo ona nie jest dofinansowana, nie ma żadnego NFZ-u dla psów, tylko to są prywatne firmy, które to jakby robią. Więc z czego ten zawodnik jest w stanie się utrzymać? Są dwa, można powiedzieć, naszych zawodników na trzy rodzaje. Albo tacy bardzo, bardzo bogaty, którzy mają taką pasję i takich jest bardzo mało. Albo takich, którzy nie mają kasy, bo muszą na co dzień pracować, mają psy, chcą z nimi trenować i startują i robią to na poziomie takim totalnie amatorskim, po prostu na więcej ich nie stać. Nie dziwię, bo to zaangażowanie czasowe w to jest olbrzymie i finansowe również. Albo tacy jak ja, którzy przez to, że zaczęli wygrywać, że systematycznie wygrywali na arenie międzynarodowej, zrobili z tego, powiedzmy, swój mały biznes. I ja tak zrobiłem. Od 2007 roku zacząłem wygrywać zawody na arenie międzynarodowej, rangi Mistrzostwa Europy czy świata i udało mi się dzięki temu zbudować swoją markę Tracker, markę, która produkuje sprzęt dla wyścigów psich zaprzęgów i z tego przede wszystkim żyję. Pracuję również jako trener tego sportu, jeżdżę na wykłady, seminaria i obozy treningowe w różne miejsca na świecie. I oczywiście dzięki temu, że jest jakaś tam minimalna w tym sporcie, ale rozpoznawalność, to mam też kontrakty sponsorskie, które nie są może jakieś tam finansowe, ale zapewniają pewnego rodzaju niezbędne rzeczy, jak na przykład Dolina Loteci karmi nam zaprzęg, tak? Karmienie mojego zaprzęgu to jest 0,5 tony karmy miesięcznie. Ile? Pomyliłeś się? Nie. 0,5 tony miesięcznie jest na moje psy. Do tego mamy tam jeszcze wsparcie na przykład z Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej, klinika, która bardzo mocno wspomaga nas weterynaryjnie i pomaga przed wielu kwestiami związanych ze zdrowiem naszych psów. Mam markę od zeszłego roku Specialized, która wspiera mnie sprzętowo, tak? Dostaję rowery do treningu i do startu, czy również osprzęt do tego z tym związany. Alpinus, polska marka outdoorowa, tak? Plecaki, buty. Ja widziałam ostatnio, pozowałeś jak model. Ja lubię to. Więc sprzęt, który jest potrzebny. Igor Tracz, najlepszym modelem w Polsce. Dobra, trzeba było zagrać. No dobrze. W każdym bądź razie mamy różnego rodzaju kontrakty wizerunkowe, ambasadorskie z różnymi markami, które nas wypuszczają sprzęt, który jest niezbędny, za który musielibyśmy zapłacić, a w tym momencie nie musimy tych środków na to przeznaczać, bo można wydać na przykład te pieniądze na podróż na kolejne zawody, czy na zakup niezbędnego sprzętu. Wiesz, wydatków przy psach jest mnóstwo, bo właśnie żywienie i weterynaria, to 1000 metrów wybiegu dla moich psiaków, budy, kojce, co jakiś czas trzeba to wymieniać, sprzęt, samochody, przyczepy różnego rodzaju do transportu psów. To jest bardzo złożony sport, złożony nie tylko w sferze treningowej, bo o tym wiadomo, że trzeba przygotować i zawodnika doskonale i psa, i mój szczyt formy musi się zgadzać ze szczytem formy psa i razem jesteśmy dopiero w stanie urwać kolejną sekundę, ale właśnie złożony również ze względu na techniczne sprawy związane z psami i z tym, co potrzebujemy do wyścigów. Ale jeździsz na seminaria różne po całym świecie, czyli w innych krajach ten sport jest bardziej sexy i chcą cię, masz tam wykładać, czyli które kraje są w tym najbardziej takie... Ale to jest tak, że to nie jest tak do końca, że tam, gdzie mnie zapraszają, ten sport jest bardziej znany niż w kraju. To jest bardzo, bardzo różnie. Powiedzmy, ten sport jest chyba najbardziej popularny w Skandynawii, chociażby w Norwegii ten sport podlega pod związek narciarski, więc wyobraź sobie innego rodzaju finansowanie i jakby prestiż tego sportu. Jest różnica. Gdybyśmy byli podpięci pod związek narciarski albo na przykład bajżonik podkolarski, to podejrzewam, że inaczej bylibyśmy traktowani, mielibyśmy inne. A nie da się tak tego zrobić? Nie. Wiesz co? Zaraz napiszę pismo, czekaj, dziewczyna, trafi mi z tego. Dawaj! Uważam,
Można dawaj, to jest pomysł. Tak, ja już dawno myślałem, tylko ja wiem, że w naszym kraju zawsze wszyscy się biją o pieniądze, więc to byłaby kolejna instytucja, która chce pieniądze, czyli... Krzywego, Krzywego Reja tam naślemy na nich. Będzie po nocy im się śnił. Więc są państwa, do których jeżdżę, gdzie ten sport jest zupełnie niepopularny. Chyba najbardziej egzotyczny kraj, w którym byłem, może nie krajem, wyspa, należąca do Hiszpanii, Teneryfa. Zaprosili mnie, słuchaj, na Teneryfę na tygodniowy kamp treningowy z moimi psami. Poleciałem do roboty. Ja byłem w szoku, że tam są zawodnicy tego sportu. Na wysokości 2000 metrów pod Tajdę w lesie trenują, mają swoje trasy, wyścigi, zawody. Ja tam pojechałem jako trener i byłem zauroczony tym miejscem i tymi ludźmi, tam, że ten sport w formie amatorskiej, ale się rozwija i pierwsze kroki stawia. Mam wiele jeszcze niezrealizowanych zaproszeń do takich państw, jak na przykład właśnie RPA, Południowa Korea, Argentyna, Kolumbia, Chile, Australia, Nowa Zelandia, tam gdzie muszę w końcu pojechać. Gdzie sport, gdzie ludzie z tych państw cisną mnie cały czas, żebym do nich przyjechał z wykładami, jako trener, jako osoba, która im pokaże więcej. Więc tam jest to bardzo fajne, bardzo prestiżowe, że mogę podróżować po świecie. Ja tak zawsze śmieję i mówię, że zwiedziłem pół świata już, bo zszedłem na psy. Dopiero w momencie, kiedy zszedłem na psy, to zacząłem zwiedzać świat. Bardzo mi się podoba. Jakkolwiek to brzmi. Tak. Ale w takich państwach jak na przykład Czechy, czy Niemcy, czy Francja jest to popularne, a bardzo mało znane. Chociaż powiem, że we Francji ostatnio właśnie robotę też robią niektórzy zawodnicy i popularność tego sportu wzrasta. Co tam się z psem dzieje? Halo Pepsi! Jezu, będziemy musieli to przyciąć. Pepsi, chodź! Pepsi chodzi do klatki i chodzi tutaj między statywami i potrząsa aparatem. To jest w ogóle... To jest właśnie najgorszy minus nagrywania... Co? Ona mówi, zainteresuj się mną. Tak. On już po prostu za długo jestem. To jest... Pepsi. No, sorry. No. Także mamy tutaj pieskowy temat, no i tutaj pieski cały czas się przewijają. Twoje psy latają z tobą, jeżdżą z tobą tym twoim busem wielkim i one, ja widziałam, jak one chętnie wskakują do tych klatek i w ogóle, a samolotem po prostu jadą w klatce w samolocie. To też nie jest dla nich problem. Nie jest to problem, dlatego że przyzwyczajam psy do transportu prawie czasami niemal codziennie na treningi, więc mam albo w busie mam klatki dla nich, albo mam specjalną przyczepę również do transportu psów, gdzie każdy pies ma swoją oddzielną klatkę, więc one wiedzą, że klatka to jest bezpieczne miejsce, w którym się po pierwsze jedzie na trening i później będzie coś fajnego, a po drugie klatka jest na tyle bezpieczna, że one mogą z spokoju się wychillować. To jest naprawdę miejsce, które jest pełnego rodzaju półmrok, jest cisza, przestrzeń jest na tyle mała, którą pies potrafi ogarnąć, czuje się bezpiecznie w tej małej przestrzeni. Dlatego klatka jest takim miejscem, taką oazą spokoju dla psa, szczególnie właśnie po treningu. Kiedy robię z nimi bieganie, to po treningu jest hop do klatki każdy i jest pół godziny albo godzinka drzemki i dopiero wtedy wychodzą na wybieg. Także one fajnie się przejmują w tej klatce. I na zawodach jest to bardzo potrzebne, szczególnie kiedy mamy na zawodach kilkaset zawodników, nie kilka tysięcy psów, więc jest zapachów i różnego rodzaju czynników, które mogą je niepotrzebnie stymulować, jest zbyt dużo, więc klatka jest czymś doskonałym w momencie, kiedy mogą się wyciszyć przed startem i po wyścigu. Wiesz, bo pewnie słyszałeś wielokrotnie, że ludzie, właściciele psów zarzucają ci: Igor, ty męczysz psy, sam się przypnij do tego zaprzęgu, sam se ciągnij, sam se trenuj. I co ty w klatce? Jeszcze w klatce, nie dość, że je męczysz. W klatce jeżdżę, kurde, w klatce oszalał, zamyka psy normalnie, jak w schronisku. Zimno, tragedia. No to wynika tylko i wyłącznie z braku wiedzy, z niczego więcej. Po prostu ludzie mało wiedzą, im się coś wydaje. A że przekaz społeczny jest, przekaz medialny w społeczeństwie jest mały, znikomy na ten temat, dlatego tego typu smaczki później wynikają, chociaż z tego coraz mniej ludzi się coraz szybciej edukują i coraz więcej wiedzą na temat sportu z psem i jest coraz łatwiej. Natomiast cały czas są takie teksty, które gdzieś tam słyszę za plecami, sam się przypnij. Ja mogę powiedzieć. I co odpowiadasz wtedy? Dobra. Przyjdź na trening, zobaczysz. I każdego hejtera zapraszam zawsze na trening, żeby przyszedł i zobaczył, na czym to polega, jak te psy się angażują w bieganie, jak one chcą to robić, jak jest to dla nich naturalne, bo zobacz, że w sporcie zaprzęgowym nie ma biegania za nagrodę i smaczek.
to jest tak silny impuls i instynkt, że sama czynność, którą wykonują, jest nagrodą. One nie dostają żadnej zabawki, piłeczki czy smakołyka, potem, o świetnie, biegałeś, masz tutaj, skręciłeś w lewo, masz smakołyk. Nie, one po prostu lecą. To jest żywioł, to jest, w ogóle jazda na psim zaprzęgiem to jest troszeczkę tak jak ja nie jestem żeglarzem, ale tak mi się kojarzy, to bardzo ładnie. Tak mi się wydaje. Tak. Z żeglowaniem podczas sztormu, że te psy to jest trochę jak ten wiatr, to morze, że nigdy do końca nad nimi nie mamy kontroli, ale musimy tylko ukierunkować tą ich siłę w odpowiednim kierunku i nigdy do końca nad tym nie zapanujemy, ale to jest właśnie, to jest ta metoda tego, w sporcie zaprzęgowym właśnie polega na tym, że my do końca nie panujemy nad tym żywiołem, ale go dobrze ukierunkowujemy i mówimy mu, teraz odpalamy, a teraz kończymy. Psy zaprzęgowe nie są psami, które chodzą przy nodze i wykonują każdą sztuczkę, każdą czynność, nie są psami w 100% posłusznymi. I w ogóle nie są posłuszne. Bez przesady, są. Nie uciekną. Tak? Ale cały czas jest roznosi energia i tak naprawdę nie tłumimy tej energii, nie tłumimy tego żywiołu, bo ten żywioł wykorzystujemy właśnie na tym. Tak, ja byłam świadkiem waszego treningu i one po prostu są nabuzowane. Mówi, Igor, chodź, biegniemy, puść mnie. I opowiadałeś mi też sytuację, że one są tak podjarane tym, żeby biec teraz, tu, natychmiast, że często, gęsto zębami łapią sobie jakieś metalowe linki, co? I potem ty jeździsz po tych weterynarzach potem, a to ząb odpadł, a to się skruszył, a to coś się wydarzyło. Zdarza się, że właśnie linkę sobie przetną sobie ząb gdzieś albo dziąsłą jakąś linką, bo muszą być przypięte zawsze przed startem do linki stalowej. Dlaczego? Dlatego, że smyczby odgryzły. I to jest wymóg na zawodach. W każdych zawodach pies musi być przypięty przed startem. Znowu maltretują. Na lince stalowej. Na lince stalowej przed startem lub na łańcuchu. I wyobraź sobie, że łańcucha nie używam już od lat, dlatego że ich po prostu źle kojarzy. To nie jest niczym złym dla psa, bo ja przebijam psa na tą stalową linkę, a wcześniej na łańcuch, tylko i wyłącznie po to, żeby się nie zerwał, nie uciekł przed startem. One chcą tak biec, że smycz przegrywną. Dlatego czasami one potrafią sobie załatwić ząb gryzieniem nawet ze złości, że jeszcze nie startują, że jeszcze nie do startu korzenia, jakieś korzenie albo kamień z ziemi wygrzebią i sobie na tym ząb ukruszą. Także z niektórymi psami, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre mają taki temperament, że czasami jestem zbyt często u dentysty z nimi. Ale widzisz, może ciebie to teraz motywuje, jest psem do dentysty, ze sobą do dentysty, bo ty też musisz o siebie w tym całym procesie również dbać, no bo psy pewnie rzadziej chorują niż ty, czy ty w ogóle nie chorujesz? No jasne, właśnie jeszcze kaszlę. W zeszłym weekend mnie tak siekło, wróciłem z tej Francji, mnie tak siekło na dobry tydzień, byłem, jeszcze mam resztki jakiegoś kaszlu, kataru. Wróciłem z Francji zakatarzony i obsmarkany. Tak, ja częściej jestem przeziębiony niż moje psy, zdecydowanie. One mają dużo większą odporność, chociaż ostatnio dwa mnie kichały, także też chyba dwa zaraziłem. Super. No dobra, to powiedz mi w takim razie, co się dzieje, kiedy ty jesteś chory, ale już na tyle chory, że nie jesteś w stanie zrobić z nimi treningu. Jak one takie nabuzowane, ta energia się kumuluje. Pamiętam, taka sytuacja była 6 lat temu ostatni raz. Miałem taką grypę, że nie byłem w stanie z łóżka zejść, miały kilka dni przerwy, a później na trening pojechałem tylko jak kierowca, wziąłem młodych, mówiłem, chłopaki, wy dzisiaj trenujcie z psami, ja tylko patrzę, co robicie. W momencie moi młodzi musieli pomagać mi z treningiem psów, ale na przykład w ten weekend gorączki nie miałem, byłem trochę zakaszlany i zasmarkany, no to zrobiłem delikatny trening z psami, żeby je mocno zmęczyć. Siebie nie angażowałem, ale psy mocno zaangażowałem, bo mamy różnego rodzaju techniki treningowe z naszymi psami. To jest na to, że metody treningowe są bardzo podobne jak u ludzi. Robimy wytrzymałość, robimy szybkość, siłę, bazujemy na treningach mieszanych, interwałowych, metodą ciągu, treningi powtórzeniowe, czy stricte treningi siłowe. Natomiast... Ale psy nie mają rozbiegań, halo? Mają rozbieganie, właśnie mają teraz na wybiegu, tak? Dokładnie, po to jest wybieg, po to mieszkają na 100 metrów kwadratowych wybiegu mają, że mogą sobie rozbieganie robić codziennie. Jak nie ma treningu, to one są tak czy inaczej. Bo albo się ze sobą bawią, albo przylecą jakieś gołębie, które trzeba przegonić, albo przyleci mucha, fajna mucha i dwa motyle, nie? Więc jest co robić zawsze. Okej. To w ruchu, to jest rozbieganie. Natomiast w momencie, kiedy podpinam psa do zaprzęgu, to nie ma mowy o jeździe na półgwizdka. Wtedy jest już zero-jedynkowo, albo start, albo stop na pełnym gazie. Dlatego dzięki temu, że wprowadzam różne metody treningowe, na przykład jak robię psom trening siłowy, to wskakuję na rower,
ubieram się ciepło, żeby nie zmarznąć, nie pedałuję nawet trochę, wciskam lekko hamulce i utrzymuję je w galopie 20-25 na godzinę. Czyli jest taka wytrzymałość siłowa, albo ewentualnie dzielę ten trening na 10 powtórzeń 30-sekundowych. I robię takie starty co 30 sekund powtórzenia z pełną przerwą odpoczynkową, żeby zbudować, żeby pobudzić organizm do budowy czystej siły, powiedzmy taki wysiłek anaerobowy dla mojego psa. Ale w momencie, kiedy robię na przykład trening siłowy, przepraszam, trening szybkościowy, no to wtedy już się angażuję z psem w interwały na pełnej prędkości. Mm-hmm. Ja jadąc rowerem na przykład robię przyspieszenia maksymalnie mocno na największych możliwych moich watach i w tym momencie mój pies również daje z siebie wszystko i leci na pełnej prędkości. A pewnego rodzaju treningi muszę zrobić bez moich psów sam, bo nie jestem w stanie wykonać pewnych czynności treningowych z moim psiakiem, więc wtedy mam trening dla mnie indywidualny, bo jest moich psów, moje psy danego dnia siedzą sobie u siebie, a ja tyram na rowerze lub biegam. Albo na siłowni. Albo na siłowni. Tak. Chyba, siłowni. Że wiesz, przysiadł z psem. Nie, ciężko go utrzymać. Tak, na siłowni, albo nawet też wplatam basen w sezon przygotowań, też trochę staram się pływać, żeby jakby organizm wzmacniać się z różnych stron. A skąd ty bierzesz swoje psy? Tak naprawdę jaka jest historia twojego pierwszego psa, który się u ciebie pojawił? Wiemy, że taki pierwszy totalny twój pupil to był husky, ale ty masz greystery, takie kundle. Tak. To jest taka rasa, która jest nie rasą. Skąd się w ogóle wziął pierwszy pies u ciebie? Bo wchodzisz na podwórku do Igora Tracza, są tam same greystery, czy coś innego? Tam biega na przykład jakiś pincher. Dobra. W tym momencie są same greystery. Mój zaprzęg husky już wymarł, krótko mówiąc, niestety. Natomiast pierwszy mój pies to był husky. Pies miał być wzięty ze schroniska, ale bo tak z takim zamiarem pojechaliśmy do schroniska, niestety nie było tam żadnego młodego psa, a później wpadło w ręce 21 lat temu, dokładnie ogłoszenie, anonsę. Husky 100 zł oddam. Mówię, dobra, jedziemy, bierzemy. Jak wygląda husky, nie mam pojęcia. Co to za pies? Nie wiem, ale fajny. Dobra, to zrobiliśmy za 100 zł i tak się zaczęła cała przygoda, zupełnie przypadkiem, jeśli chodzi o sport zaprzęgowy. Później jeszcze w moim życiu pojawiły się dwa kolejne husky, natomiast i startowałem z huskimi na zawodach, natomiast w 2005 roku kupiłem pierwszego psa Mixa. W typie greyster i od tamtej pory był cały czas w moim życiu już tylko i wyłącznie greystery. Greyster jest to typ psa wywodzący się z Norwegii, pies, który jest mieszanką wyżła niemieckiego, krótkowłosego i harta greyhounda przede wszystkim, czasami ma domieszkę innych ras. I jest to typ psa, a nie rasa, ale są, dlaczego? Dlatego, że żaden związek kynologiczny tego typu psa nie uznaje i my się z tego bardzo cieszymy, bo dzięki temu nasze psy nie muszą jeździć na wystawy i nie są ubrane w pewnego rodzaju miary, bo na przykład gdyby tak było, to by na przykład Fred nie mógł już startować na zawodach, bo ma krzywy ryjek, tak? A na przykład Zośka jest bardzo mała i może byłaby za mała według eksterieru, żeby móc startować na zawodach. A dzięki temu tak naprawdę najważniejsza u naszych psów jest głowa i chęć do pracy, a nie ich predyspozycji, a nie ich wygląd fizyczny. Natomiast oczywiście wygląd fizyczny predysponuje je do ciężkiej pracy. Z racji na to, że te psy są długonogie, są szczupłe, mają bardzo niską tkankę tłuszczową procentowo, mają duże klatki piersiowe, w których znajduje się duże serce i duże płuca. I to stanowi o tym, że ten pies potrafi doskonale i szybko biegać. Jest dlatego bardzo chętny do pracy i szybki. Chętny jest dlatego, że jest krzyżówką pras myśliwskich, a psy myśliwskie od lat z człowiekiem pracowały. Pracowały z człowiekiem i dla człowieka i lubią być towarzyszem człowieka. Natomiast dlaczego są nasze psy tyle lepsze i tyle szybsze od psów północnych? No właśnie dlatego, że pies północny jest psem dzikim, który został zaadoptowany przez człowieka do przetrwania w bardzo skrajnych, trudnych, ciężkich warunkach, gdzie jest bardzo zimno i jest mało pożywienia. Czyli pies północny jest psem, który przez tysiące lat był psem, który musiał przetrwać na minimalnej dawce pokarmowej, z minimalną ilością snu i pracując w trudnych, ciężkich warunkach. Z racji tego ta rasa jest przygotowana do tego, rasy generalnie północne przygotowane do tego, żeby się nie zajechać na maksa, żeby rozkładać siły, żeby mieć zawsze rezerwę, bo nie wiadomo, co będzie za chwilę. A psy myśliwskie są psami, które grają zero-jedynkowo, po prostu lecą po zdobycz. I ten instynkt łowcy, ten instynkt myśliwski właśnie wśród greysterów jest wykorzystywany do sportu zaprzęgowego, bo nie ma zdobyczy, nie ma zwierzyny, jest tylko linia mety. I sama chęć i radość z pogoni i biegu jest dla nich czymś instynktownym i czymś, co uwielbiają robić. I to powoduje, że dzięki temu, że te psy uprawiają całość sport, a moje sport zaprzęgowy, żyją długo i zdrowo.
bo naprawdę żadnych problemów ze stawami praktycznie u nich nie ma. Mięśniówka jest tak mocna, szkieletowa, że nawet jeśli ktoś ma ze starości jakieś problemy z kręgosłupem, to jeszcze mięśnie trzymają kręgosłup i całe ciało w doskonałej formie. Układ krążeniowo-oddechowy jest doskonały, więc jakby te psy w dobrej formie. Mam teraz 13-letnią sukę, która dalej biega w zaprzęgu. Dla frajdy, ale dalej, bo po 13 lat sobie biega. Co za wariatka. A jak dołączają do ciebie kolejne psiaki do stada? Pierwsze psy takie właśnie z najlepszych linii kupiłem w latach 2005-2010. To były psy, po których jeździłem do różnych zakątków Europy. Starałem się patrzeć na listy wyników, patrzyłem, który zawodnik, jaką linię psów ma jakie psy, z jakim genotypem i jakiej linii. I próbowałem właśnie od tych zawodników lub z tych linii te psy, co szczeniaki kupować. I w tych latach 2005-2010 kupiłem pierwsze psy z topowych linii światowych. A teraz, później je wymiksowałem między sobą i teraz tak naprawdę mamy trzecie pokolenie swoich psów wychowane u mnie, czyli praktycznie mam tutaj dziadków, rodziców i wnuczki, które biegają. I to jest już moja linia. Już w tym momencie, przez jakiś czas oczywiście, bo ja nie robię szczeniaków, nie wiadomo jak często, raz na dwa lata mam miot szczeniąt, po których zostaje z reguły jeden szczeniak u mnie w teamie, a reszta idzie po prostu do innych zawodników ze świata, ale staram się dolewać tak zwanej świeżej krwi. Czyli ty też tak naprawdę jesteś hodowcą. No trochę tak. Jakie plany na najbliższy czas? Mentalne nastawienie, plany. Po co jedziesz na najbliższe zawody? Chcę to usłyszeć. Mistrzostwa Świata na śniegu, Szwecja 2022. Jadę moją czwórką zaprzęgową. Bardzo ciężko będzie wygrać tam. Bo znowu tego śniegu będzie mało, ale kurczę, nie poddaję się, próbuję podnieść tę rękawicę. Ale w Polsce to mamy trochę mało śniegu, mamy jak tu się przygotować, jak my śnieg to widzimy 4 razy w roku i jedziesz do Szwecji na zawody śnieżne. No, chyba, że sobie wysypujesz tam, wiesz, płyn Ludwikiem, jeździsz i dawajcie pieski. Nie, bo jednak wiesz, kondycyjnie przygotuję psy w warunkach bezśnieżnych, nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o czucie śniegu przez psie łapy, o czucie zakrętów, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o warunki śnieżne, czy czucie sań przeze mnie, no to jednak ten śnieg potrzebuje na jakieś 2 lata, pomaga nam bardzo arena, Tauron Arena Duszniki Zdrój i miasto Duszniki Zdrój i mają tam arenę biatykową przepiękną ze sztucznym śniegiem i tam mogę do nich jeździć, trenować i to bardzo pomaga. Jak nie miałem takiej możliwości, to starałem się jeździć w Alpy, również na obozy wysokościowe na 2-2,5 tysiące metrów i tam proszę 2-3 tygodnie robić krew i sobie i moim psom przed zawodami śnieżnymi, ale nie zawsze jest na to kasa, nie zawsze jest na to czas. No ale jedziemy do Szwecji, podejmujemy rękawice, próbujemy walczyć w czwórkach zaprzęgowych. I bardzo mocno się nastawiam na 1 maja na Mistrzostwa Świata w Bodyringu, gdzie 2 tygodnie temu właśnie byłem na trasach tych zawodów, sprawdzałem trasy, zdobyłem 2 najlepsze czasy, no ale to był dopiero początek października, nie? A zawody są w maju, także to, że zrobiłem 2 najlepsze czasy na początku października, nie znaczy, że będę miał najlepszy czas 1 maja. Wiem, że konkurencja nie śpi, ale no nie jestem dobrej myśli. Jestem najstarszym zawodnikiem w elicie, więc spoko. Ale większe doświadczenie mogę powiedzieć, nie? No tak, ale świetnie się trzymasz. W ogóle po tobie nie widać, biegu lat. Także dobrze, wiesz. To powiem mojej Agnieszce. Jak a co, a mówi, a co, a mówi, że dziadziejesz? Tak, jak ty wyglądasz, jak ty masz włosy, idź do fryzjera, już masz siwe, zmarszczki masz, krem ci kupię. Jezu, zęby byś chciał prostować, to masz rad, szynę byś sobie kupił na zęby, masz krzywe zęby, wytrówkę. Cały czas. No widzisz, no kobieta po prostu dba o ciebie, żebyś też pomyślał trochę o sobie, a nie tylko o swoich psach. Trening, pies, psy. No. O sobie też trzeba trochę myśleć w tym, bo ty pamiętaj, jesteś tym przewodnikiem ich. Patrz na zegarek, może ci zdążysz jeszcze trening zrobić. Chciałbym. Kończymy już, proszę pana. Nie mówię o tobie, tylko mówię, że taki mam plan napięty zawsze dnia, że 1500 rzeczy jeszcze firmy trzeba ogarniać, że czasami brakuje czasu na trening, nie? Wiem, u nas jest dokładnie tak samo. Jest dokładnie tak samo, to rozumiemy i to trochę jest frustrujące, ale widzisz, nie potrafisz o której wstać? O 6 rano nie potrafię wstać. Nie? Nie przypomnę, będę muszę wstać o 8, wtedy jestem wyspany. Okay. Wstaję o 8 codziennie, ale dlatego też kładę się po 12, wiesz, rano, wieczorem zawsze jest dużo roboty jeszcze przy psach, czasami jakiś trening wieczorny, karmienie drugie dopiero tam 21 na przykład, no to trzeba jeszcze leki do 23, więc a te 7-8 godzin muszę pospać, bo inaczej nie mam siły na żaden trening. No ja ostatnio śpię trochę mniej i
I co? Nie mam siły. I nie mam. No, nie mam siły na trening, więc to się potwierdza. No ale ja nie jestem zawodnikiem elity, więc ja mam nadzieję, że wiesz, ty się wysypiaj tam i tak dalej. Mnie czasami Pepsi budzi rano, nie? Ja mam psy w łóżku. Ja codziennie w nocy staję. Codziennie w nocy staję około godziny 3-4. Bo najstarszy Ozzy 15-letni nie wytrzymuje na siusiu, więc on mnie budzi o 3-4 nad ranem, czasami 5. I puka w balkon i muszę go wypuścić na siku, na ogród, on robi siku i wracam dalej. Aha, ale nauczyłem się to robić jak zombie, podchodzę do balkonu, pomykam balkon i dalej spać, nie? No dobra. Słuchaj Igor, no to w takim razie ty kończymy. Fajna rozmowa po przerwie umawiana. Jesteś jednym z gości, którego próbowałam umówić na samym początku w ogóle, kiedy zaczęłam podcasty. I jesteś teraz pierwszym gościem, którego udaje się w formie zdalnej złapać. Jesteś takim testowym gościem. Fajnie było pogadać. Mam nadzieję, że jak będziesz u nas tutaj w Warszawie, to się spotkamy po prostu normalnie. Nie na nagrania, tylko na kawkę. Także zawsze masz do mnie zaproszenie. Pamiętaj o tym. Nawet z psem, jak mówiłaś. Nawet z psem, tak. Także wpadaj do nas. Ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie. Rozmowa będzie dostępna we wtorek. Już Ci mówię, którego... O, proszę bardzo, Jezus. Wtorek, 26 października. Ten podcast już będzie dostępny, będziecie mogli słuchać Igora. Igor, dzięki. Mistrz świata, psich zaprzęgów, nie maszer. Nie używaj słowa maszer, to już wiem. Nie wiedziałam, że nie lubisz tego słowa. Po prostu. Kojarzy mi, wiesz co, bo mi się maszer kojarzy z... Masarnią. Nie, z takim... Bo mi tak słowo gościem, samo. Który stoi na saniach, z wielkobrodą i dużym brzuchem, z browarem w ręku, oparty o pałąk sal i mówi, wio! Dobra. A my zasuwamy razem z psami. Nie, to jest taki może trochę wypaczony mój wizerunek maszera, ale tak mi się po prostu kojarzy i coraz więcej osobom tak się niestety kojarzy, bo takie były, ten sport ewoluował, prawda? Więc jakby początki były takie, że to psy były tylko psami pociągowymi, mm-hmm. A teraz to są nasi partnerzy sportowi tak naprawdę. My dajemy z siebie tyle samo, co one. I jak dlatego może to, dlatego się to zmienia nazewnictwo i jakby odbiór tego. Dobra, to... mega Ci dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. To był fajnie spędzony czas. Także pa! Pa, dzięki.